Witam Was serdecznie na plotkowym kanale z tutorialami szydełkowymi. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, abyście razem ze mną zrobili sobie okrągłą podkładkę pod talerz. To jest filmik na specjalne zamówienie, można powiedzieć, osób, które kontaktują się ze mną przez nasze media społecznościowe, osób, które raz na jakiś czas mają właśnie wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób poprawnie, dokładnie i elegancko wykonać okrągłą robótkę ze sznurka, posługując się metodą słupków. W dzisiejszym filmie zatem, poza tym, że zakończymy właśnie z taką elegancką podkładką wykończoną przepięknym ściegiem rakowym, to mam nadzieję, że uda mi się rozwiać absolutnie wszystkie wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób słupkami szydełkować okrągłe formy. Ten filmik przyda się przede wszystkim osobom początkującym, przyda się wszystkim tym, którzy chcą wykonać sobie słupkami okrągłą torebkę na przykład, no i oczywiście tym, którzy zamierzają gdzieś tam w swoich planach szydełkowych wykonać na przykład duży, okrągły dywan. Jeżeli chcecie zrobić tylko podkładki, to ten filmik również jest dla Was. Zapraszam serdecznie, szydełka w dłoń i do roboty! Dzisiaj nagrywany filmik tak naprawdę miał być zupełnie inny, ponieważ chciałam zacząć nagrywać kolejny tutorial z torebkami. Natomiast no, pojawiły się wątpliwości, te wątpliwości pojawiają się już od dłuższego czasu. Dziewczyny, które należą do grupy naszej szydełkowej, która jest podpięta pod stronę Plotka Pufy na Facebooku. Grupa nazywa się zrobiłamsobie.pl, czyli to jest adres naszego sklepu internetowego dla rękodzielników, z myślnikiem szydełkowanie z plotką. I tam dosyć często pojawiają się dyskusje na temat podkładek pod talerze i pojawia się mnóstwo wątpliwości, ile robić słupków w magicznym kółku, w jaki sposób robić magiczne kółko, w jaki sposób wykańczać tą podkładkę, co zrobić, jeżeli faluje, co zrobić, jeżeli się zwija w miseczkę, czy prasować, czy nie prasować. I naprawdę tych pytań raz na jakiś czas się pojawia sporo i pojawiają się kolejne wątpliwości. Teraz ostatnio właśnie była dyskusja ożywiona na temat takich podkładek z prośbą o jakiś sprawdzony wzór, więc stwierdziłam, że trzeba tę wiedzę Waszą, którą po drodze gdzieś tam próbowałam przekazać, w jaki sposób takie podkładeczki zrobić, trzeba to wszystko zebrać w jeden filmik, żebyście po prostu po obejrzeniu tego filmiku miały pewność, że to, w jaki sposób szydełkujecie, czy też podkładkę ze słupków, czy na przykład większą robótkę, czyli dywan słupkowy, że na pewno Wam to wyjdzie prawidłowo, na pewno będziecie robić odpowiednią liczbę oczek, odpowiednie dodawanie oczek, będziecie kończyć robótkę, kończyć okrążenie w odpowiednim miejscu i jeszcze dowiecie się, w jaki sposób ostatnie okrążenia można wykonać, żeby coś fajnego rzeczywiście było. Ja osobiście preferuję podkładki pod talerze ze sznurka bawełnianego w rozmiarze 3 mm. Jest on z racji, że jest cieńszy, to te podkładki są takie delikatniejsze, troszeczkę według mnie lepiej prezentują się na stole, ale być może jest to moje zdanie związane głównie z tym, że ja również zajmuję się, można powiedzieć, zawodowo wykonywaniem dywanów dla innych, więc jak zrobię taką małą podkładkę, to jest dla mnie jak dywan, jak część dywanu, jest to grube, mięsiste, dlatego preferuję może troszeczkę bardziej te podkładeczki ze sznurka w rozmiarze 3 mm, natomiast prośby zawsze pojawiają się o podkładki ze sznurka w rozmiarze 5 mm, więc ja sobie przygotowałam, tu mam niecały motek. To jest sznurek właśnie z naszego sklepu internetowego, akurat mam kolor biały i to dobrze, ponieważ na tych jasnych kolorach zawsze najlepiej tutoriale wychodzą, najlepiej są widoczne te przeróżne tam figury, które trzeba zrobić przy pomocy szydełka. Robiłam niedawno kosz Mojżesza i właśnie z białego sznurka dorabiałam chwosty i teraz akurat mi się ta część przyda, ponieważ na taką jedną podkładkę na talerz schodzi kilkadziesiąt metrów sznurka. Nie powiem Wam dokładnie ile, bo to wszystko będzie oczywiście zależało od liczby okrążeń, którą sobie zaplanujecie. Ja dzisiaj będę używała mojego ulubionego szydełka. To jest szydełko dla początkujących w rozmiarze 9 mm. Ono ma stosunkowo małą tą główkę. Jest tak raczej tą wielkością główki. Bardziej przypomina szydełka w rozmiarze 8 mm. Główka jest dosyć ostra, więc łatwo się wbijamy między oczka. Wada tego
Szydełka jest taka, że no jest to szydełko plastikowe, więc jeżeli bardzo, bardzo ktoś je będzie nadwyrężał, to wiem, że zdarza się, że może komuś jednak mimo wszystko pęknąć. Mi przez wiele, wiele lat mojej działalności udało się złamać tylko i wyłącznie jedno takie szydełko, ale to się może zdarzyć, więc jak ktoś ma tendencję do zaciskania oczek, robienia bardzo ciasno, to jednak proponuję szydełko metalowe i wówczas wybieramy nie dziewiątkę, tylko raczej szydełko w rozmiarze 8 mm. Czyli do podkładek ze sznurka w rozmiarze 5 mm wybieramy szydełko 8 mm, chyba że mamy właśnie to konkretne dla początkujących, wtedy może być albo 8, albo 9, bo bardzo, bardzo dużej różnicy między nimi nie ma. Zabieramy się powolutku do pracy. Robótkę, jak wszystkie okrągłe robótki, zaczynamy od magicznego kółeczka. Są też tutoriale takie, w których zaczyna się od oczek łańcuszka, które zamykamy w kółko. Mnie się ta metoda absolutnie nie podoba. Zawsze widać jakąś dziurkę na środku, a ja bardzo tego nie lubię, tym bardziej, jeżeli właśnie mamy coś takiego, co ma nam dekorować stół, więc zdecydowanie polecam, kto jeszcze się nie nauczył, to żeby się nauczyć rzeczywiście wykonania magicznego kółeczka. Moja metoda tworzenia magicznego kółeczka ma tę zaletę, że nożyczkami możemy potem tą wolną końcówkę, która nam zostanie, naprawdę obciąć przy samej robótce. Tam jest tyle razy sznurek zawinięty w środku, że absolutnie nic nie ma prawa się spruć. Oczywiście, jeżeli jest ta pętelka wykonana poprawnie, więc może teraz z racji, że to jest taki filmik troszeczkę dla początkujących, to będę pokazywała wolno, w jaki sposób ja to robię. Wyciągam lewą dłoń, łapię w prawą rękę dosłownie w dwa palce końcówkę sznurka i przeciągam przez dłoń. Następnie zawijam ten sznurek przeciągnięty na dwóch środkowych palcach i robię to dwukrotnie. Mogę sobie, z racji, że będę pracowała słupkami, dosyć dużo miejsca potrzebuję, to sobie te palce rozszerzam, żeby ta pętelka moja wyszła dosyć duża. Taka jest tutaj figura początkowa. Poprawiamy sobie sznurek, tą długą końcówkę, którą mamy na palcu wskazującym. Cały czas będziemy tutaj z tego sznurka korzystać, będziemy go pobierać, więc już się uczymy tutaj tego ruchu, tego ułożenia palca, żeby ładnie nam podawał sznurek. Dokładamy końcówkę sobie tutaj do tej niteczki małej, którą trzymamy. I teraz wykonujemy następującą rzecz. Łapiemy nasze szydełko, wkładamy pod te dwie nitki, które mamy na dwóch palcach. I teraz przy pomocy haczyka na szydełku łapiemy nitkę zza palca wskazującego. Haczyk jest po to, żeby Wam pomagać przekładać tą nitkę, więc śmiało, zobaczcie, ja sobie złapałam. Nie przeciągam teraz o tak, żeby mi spadło, tylko używam haczyka właśnie do tego, żeby porządnie tę nitkę zaczepić, czyli kręcę sobie szydełkiem w dół. Tak jest dużo, dużo łatwiej, po to właśnie ten haczyk jest. Przeciągam pętelkę pod spodem. Następnie pobieram sznurek drugi raz. Mogę sobie kciukiem przytrzymać tę pętlę, żeby mi tutaj nie uciekła i nie przeszkadzała. Pobieram znowu, zobaczcie, zza palca wskazującego i przeciągam przez tę pętelkę, którą mam na szydełku. Mamy zrobioną podstawową część magicznego kółeczka. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka do góry. To będzie druga figura, której się nauczycie, jeżeli jesteście tutaj bardzo, bardzo początkujący. Oczka łańcuszka polegają na tym, że tylko od spodu pobieramy sznurek, znowu zza palca wskazującego i przeciągamy przez pętelkę na szydełku. To jest moje pierwsze oczko łańcuszka. Pobieram jeszcze raz i drugie oczko łańcuszka. Taką figurę początkową złożoną z dwóch oczek łańcuszka robimy za każdym razem, kiedy szydełkujemy słupkami. Jeżeli szydełkujemy półsłupkami, to tych dwóch oczek łańcuszka nie musimy robić. Teraz w magicznej pętelce ja zawsze, absolutnie zawsze, cokolwiek robię słupkami okrągłego i zależy mi na tym, żeby to później stanowiło płaskie, leżące płasko koło. Czy to będzie podkładka pod talerz, czy to będą małe podkładki pod kubeczki na przykład. Te podkładki w kształcie kota, które jakiś czas temu Wam pokazywałam. Czy to będzie ogromny, ogromny dywan. Dla mnie wzór zawsze jest ten sam. Poza wykonaniem dwóch oczek łańcuszka na początku magicznej pętelki wykonuję dokładnie 11 słupków. To jest ta ilość przetestowana naprawdę, uwierzcie mi, przeze mnie przez lata. Więc jeżeli dysponujecie takim samym sznurkiem jak mój, ponieważ tu jest kwestia również tego, jakim sznurkiem
szydełkujemy, jak cienki czy jak grube ten sznurek jest, to możecie śmiało skorzystać z tego mojego wyliczenia. Jeżeli byście robili tą podkładkę ze sznurka w rozmiarze 3 mm, zmieniacie szydełko na mniejsze koniecznie, na przykład na szydełko w rozmiarze 6 mm, maksymalnie, ale to już naprawdę maksymalnie 7, raczej polecam 6, to wyliczenie macie dokładnie takie samo, czyli w magicznym kółku wykonujecie poza dwoma oczkami łańcuszka na początek, wykonujecie 11 dokładnie słupków. Różnica może być taka, że kupujecie sznurek nie mój, tylko gdzieś indziej w innym sklepie, który ma napisane, że to jest sznurek w rozmiarze 5 mm, a jednak są między każdym sklepem, między każdym producentem delikatne różnice w grubości tego sznurka. Więc może być tak, że macie na tyle cieniutki sznurek, że przy dużym szydełku, przy grubym szydełku macie sznurek cieńszy niż ten mój i będzie Wam się wydawało, że tych słupków jest za mało. To, że ja Wam mówię, że ma być 11, to jest wypracowana metoda przeze mnie. Natomiast jeżeli dysponujecie innym sznurkiem i będzie Wam się zwijało w miseczkę, albo będą Wam się robić fale, to ja powoli, po kolei wszystko Wam będę tłumaczyć, w jaki sposób również te błędy zniwelować, nawet jeżeli korzystacie z tego wzoru, a jednak coś Wam nie wychodzi. Rozpoczynamy pierwsze słupki. Kolejna rzecz, której się nauczycie, to są słupki. Wykonujemy najpierw narzut nitki na szydełko. Zawsze ciągniemy nitkę od spodu, tak jakbyśmy kopały. Nie rzucamy wędki, czyli nie rzucamy od góry, tylko zawsze od spodu nawijamy nitkę na szydełko. Macie teraz dwie pętelki na szydełku, możemy sobie przytrzymać kciukiem, żeby nam nie spadło. I teraz wbijamy się w środek tej naszej magicznej pętelki. Zobaczcie, te dwa palce, które ja tutaj owijałam sznurkiem, cały czas w środku trzymam, żeby było mi łatwiej, żeby ta pętelka cały czas tutaj, ta okrągła dziurka, w której teraz będę pracować, była widoczna, żeby łatwo mi się wbijało szydełko w środek. Pobieramy nitkę znowu od spodu jeszcze raz. Przeciągamy pod spodem i teraz mamy trzy pętelki na szydełku. I słupek polega na tym, że znowu, kolejny raz, pobieramy nitkę, przeciągamy ją, zobaczcie, znowu kręcę haczykiem w dół, żeby mi ta nitka się zablokowała na szydełku, żeby mi nie spadła, bo jak będę tak ciągnąć, to zaraz mi to wszystko tutaj spadnie. Pobieramy nitkę, przeciągamy przez pierwsze dwie pętelki, pobieramy nitkę kolejny raz, przeciągamy przez drugie dwie pętelki i mamy pierwszy słupek zrobiony. To jest nasz pierwszy właściwy słupek. Zabieramy się za następny. Jeszcze raz pokazuję. Narzucamy nitkę na szydełko, przytrzymujemy sobie kciukiem obie pętle. Wbijamy się w środek, pobieramy nitkę jeden raz. Raz, dwa, trzy pętelki na szydełku. I teraz dwukrotnie pobieramy nitkę, przeciągamy przez dwa, pobieramy nitkę, przeciągamy przez dwa. Pierwszy i drugie pobranie nitki z przeciągnięciem przez te dwie pętelki. Mamy drugi słupek. Takich słupków jeszcze musimy wykonać 9. Jak Wam zacznie tutaj być ciasno, to zobaczcie, przesuwamy sobie słupki blisko siebie, żeby nam się tutaj te 11 słupków zmieściło. 3, 4, 5, 9, już się zaczyna robić troszeczkę ciasno, więc ściągam sobie i jeszcze dwa słupki, pierwszy i drugi. Troszeczkę poszerzam pętelkę, żebym mogła zdjąć szydełko i Wam pokazać, w jaki sposób magiczne kółko zamykamy. Interesuje nas teraz ta strona, z której tutaj wystaje ta końcóweczka sznurka. Mamy dwie nitki, one obie wystają z różnych miejsc. Pierwsza nitka wychodzi ze środkowych oczek, zobaczcie, to jest ta. I ta będzie nas interesować. Druga nitka wychodzi z tyłu, zza oczka. Interesuje nas, to jest bardzo ważne, żebyście zaciągnęły teraz odpowiednią nitkę. Interesuje nas nitka wychodząca z tych oczek. Łapiemy tą nitkę i przeciągamy z lewej strony na prawą. W ten sposób, zobaczcie, ściąga nam się to magiczne kółko. Robi się taka tutaj pętla. Teraz, żeby ją zaciągnąć, ciągniemy tę wolną końcówkę
z tyłu, tą, którą zaczynałyśmy. I teraz już tutaj nie ma zmiłuj się, ciągniemy bardzo, bardzo mocno, nawet jak Wam się wydaje, że tu jest dziurka, już się mocniej zaciągnąć nie da, to zaciskamy pięści i naprawdę z całej siły zaciągamy to magiczne kółeczko. I zobaczcie, jak sobie to wyprostujemy, to mamy idealnie kółko zamknięte. Nie ma żadnego otworu, a dzięki temu, że tam miałyśmy dwie pętle w środku, to tę końcówkę teraz śmiało możemy uciąć dosłownie tutaj nożyczkami. Nawet jeżeli ta nitka odrobinę się cofnie, to jeszcze ma całe dwa okrążenia, nic się na pewno nie spruje. Zakładamy z powrotem szydełko na pętelkę i zabieramy się za drugie okrążenie. Teraz pokażę Wam dokładnie, w jaki sposób ja kolejne okrążenia przy słupkach buduję. Pamiętacie, że zaczęłyśmy okrążenie od dwóch oczek łańcuszka. One są tutaj widoczne, zobaczcie, to jest pierwsze oczko łańcuszka, pierwsza taka literka V, a to jest to moje drugie oczko łańcuszka. Pierwsze właściwe oczko, w które robimy teraz oczko ścisłe, w którym zamykamy okrążenie, to jest to oczko tutaj. Możecie sobie przyjąć różne metody jakby odnajdywania tego oczka, w które będziemy robić oczko ścisłe. Albo liczycie raz, dwa i w trzecie zamykamy, albo jeżeli to Wam się tu jakoś powykrzywiało, poprzekrzywiało, nie widzicie dokładnie literek V, nie widzicie dokładnie, które to są oczka łańcuszka, a gdzie jest pierwszy właściwy słupek, to rozszerzcie sobie ten początek, żeby oddzielić oczka łańcuszka od pierwszego słupka i zobaczcie, jak sobie tak dosłownie tu nawet, zobaczcie, paznokcie wkładam, żeby wydzielić ten pierwszy mój właściwy słupek. Oczko, które nas interesuje, to jest oczko dokładnie znajdujące się nad tym pierwszym właściwym słupkiem. I mimo, że to się może wydawać daleko, że na początku Wam się nawet troszeczkę robótka zwinie, to właśnie w to oczko się wbijamy. Zobaczcie, też staram się nie robić czegoś takiego, żeby ta nitka tutaj była daleko i tu o, gdzieś tam daleko ja robię oczko zamykające, rozszerzam robótkę. To nigdy nie będzie dobrze wyglądać. Staramy się oczko, które mam na szydełku, do tego oczka, które mam zamknąć, w które mam się wbić, żeby zrobić oczko ścisłe, przytulam jedno do drugiego, żeby jak najbliżej siebie, zobaczcie, podczas pobierania nitki one siebie były. Wtedy nic nie będzie widać, żadnego łączenia okrążeń. Pobieramy nitkę, przeciągamy przez pętelkę i od razu przez pętelkę również tę, która jest na szydełku. To jest nasze oczko ścisłe. Mamy pierwsze okrążenie zrobione. Za każdym razem koniecznie, po każdym okrążeniu rozciągamy sobie tą naszą robótkę, żeby była płaska, żeby to już było właściwe płaskie kółko. Nie czekamy, aż zrobimy 5 okrążeń i dopiero zaczynamy prostować, tylko prostujemy każde kółeczko po kolei. Wtedy wychodzi najładniej. Zabieramy się za drugie okrążenie. Mam nadzieję, że osoby, które są już bardziej zaawansowane, więcej tych naszych filmików, czy też innych jakichś oglądały, to mi wybaczą, że tutaj wszystkie podstawy przekazuję od samego początku, ale tak jak wspomniałam, ja staram się, mam nawet z boku karteczkę ze wszystkimi wątpliwościami, jakie znalazłam, jakie się trafiły, ze wszystkimi zapytaniami, jakie się trafiły na temat właśnie podkładek czy też dywanów okrągłych robionych słupkami. Wszystko staram się wyjaśnić w tym jednym filmie, żebyście miały takiego absolutnego gotowca, absolutne podstawy, żeby już żadnych wątpliwości nikt nie miał. Zabieramy się za drugie okrążenie. Każde okrążenie będziemy zaczynać dokładnie tak samo. Będziemy robić dwa oczka łańcuszka na początek, tak jak tutaj robiłyśmy, dwa oczka łańcuszka i słupek w tym samym oczku. W tym samym oczku, to znaczy tutaj, właśnie tu, gdzie zrobiłyśmy oczko ścisłe. Wykonujemy dwa oczka łańcuszka, czyli pobieranie nitki, przeciąganie tylko przez szydełko, raz, dwa. Następnie słupek w tym samym oczku. Wbijamy się tutaj i robimy pierwszy słupek. I teraz zasada rozszerzania kółka będzie taka, jak we wszystkich robótkach okrągłych, które ja Wam pokazywałam. Przynajmniej w większości, tak powiedzmy. W drugim okrążeniu robimy we wszystkich oczkach po dwa słupki. W kolejnym okrążeniu będziemy robić dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, na zmianę.
Następnie będziemy robić 2, 1, 1, 2, 1, 1. To już mówię dla osób, które szydełkują dłużej, które już dokładnie wiedzą, o co chodzi. Będziemy każde kolejne okrążenie robić z tą różnicą, że będziemy zwiększać liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy miejscami, gdzie będziemy robić po 2 półsłupki. W tym okrążeniu wszędzie robimy 2 półsłupki, więc robimy narzut nitki na szydełko, przechodzimy do kolejnego oczka, do oczka drugiego. Tutaj już uznajemy, że mamy 2 słupki przerobione, te oczka łańcuszka nam będą udawać słupek. Wbijamy się w kolejne oczko, wykonujemy pierwszy słupek, nawijamy nitkę na szydełko i drugi słupek dokładnie w tym samym oczku. Jak widzicie, ja to szydełko, już Wam wspominałam, ale powtórzę to jeszcze raz, to jest szydełko w rozmiarze 9 mm dla początkujących, ale ono tak naprawdę, myślę, żadną dziewiątką nie jest. To jest bardzo, bardzo mała główka. Ja się staram dodatkowo szydełkować ciasno. Tutaj zobaczcie, nie mam żadnych otworów pomiędzy. Jeżeli przy szydełkowaniu okrągłych różnych robótek, czy to sztorebek, czy dywanów, czy podkładek, wychodzą Wam duże dziurki, to albo macie za duże szydełko, albo robicie zbyt luźno. Zasada jest taka, że najłatwiej zamiast zmieniać swoją metodę szydełkowania, no bo każdy szydełkuje tak jak mu idzie, tak jak umie, to jeżeli wychodzą Wam otworki pomiędzy słupkami, starajcie się po pierwsze odrobinę robić ciaśniej, ale najłatwiej jest zmienić szydełko na mniejsze. Tak naprawdę podkładki ze sznurka w rozmiarze 5 mm, jeżeli robicie szydełkiem w rozmiarze 8 mm i wychodzą Wam ogromne dziury pomiędzy, to śmiało zmieniajcie szydełko na 7, żeby tych dziurek było jak najmniej, żeby były jak najmniej widoczne. Słupki same z siebie są takimi postaciami, tutaj takimi figurami, że oczywiście te otworki będą, natomiast no możecie tutaj, nie trzeba wierzyć mi na słowo, tylko zobaczcie, jak ja to robię. Tutaj rzeczywiście żadnych dziurek nie ma. Nawijamy nitkę na szydełko, przechodzimy do kolejnego oczka. Znowu robimy pierwszy słupek, nawijamy nitkę na szydełko, wracamy do tego samego oczka i robimy drugi słupek w tym samym oczku. I w ten sposób pracujemy do końca okrążenia. Zaraz jak tylko dojdziemy do ostatniego oczka, jak Wam pokażę, gdzie zamykamy oczkiem ścisłym, od razu pierwsze co robimy, tak jak wspomniałam chwilę temu, to jest wyprostowanie całej robótki, rozpłaszczenie jej na rozpłaszczenie na płasko, jakkolwiek to okropnie zabrzmiało, to wyrównanie jej na płasko, wyrównanie na stole, żeby było to okrągłe, płaskie kółko. Jeżeli się okaże już po tym drugim okrążeniu, że naprawdę Wam się niesamowicie, zobaczcie, mi też się trochę zwija, że Wam się zupełnie tak zwija w taką miseczkę, że nie da się tego uratować. Być może pomimo tego, że producent deklarował, że macie sznurek w rozmiarze 5 mm, macie mimo wszystko sznurek cieńszy albo macie szydełko za duże, wtedy możecie wzór modyfikować pod siebie i spróbować w magicznym kółku, czyli w tym pierwszym okrążeniu. No niestety to by trzeba było spróć, natomiast w pierwszym okrążeniu zrobić słupków na przykład 12. Ale na razie tutaj już nie będę motać. Bardzo mnie kusi, żeby właśnie rozwiać w tym jednym filmie wszystkie wątpliwości, które kiedykolwiek usłyszałam na temat szydełkowania okrągłych form słupkami, ale nie chcę tutaj też spowodować zbyt dużego zamętu, więc podążajmy dalej. I teraz zaraz Wam pokażę, w którym miejscu łączymy nasze okrążenia. Zobaczcie. Prostuję oczywiście sobie, już teraz prostuję, zanim jeszcze połączyłam. Policzę teraz słupki, ile mam. Pamiętam, że w magicznym kółku miałam słupków 11. Licząc te pętelki poprzeczne albo całe słupki. Zobaczymy, ile tych słupków mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. 22 słupek udają nam 2 oczka łańcuszka na początku. Czyli jeżeli w magicznym kółku mamy 11,
W kolejnym mamy mieć o 11 więcej, czyli 22 słupki. Jak sobie policzycie i wyjdzie Wam dokładnie tak, jeżeli na początek zrobicie 12 słupków w magicznym kółku, to macie mieć 24 w drugim okrążeniu. Jeżeli tak sobie policzycie i wychodzi Wam, że w drugim okrążeniu macie dokładnie dwa razy więcej, to znaczy, że nigdzie się nie pomyliłyście i nie zrobiłyście na przykład po jednym słupku. Tak? To też jest bardzo ważne i to też jest bardzo częsty błąd, że robimy w magicznym kółku odpowiednią liczbę słupków, a tu staramy się oczywiście w każdym oczku zrobić po dwa słupki, ale nam się po prostu gdzieś tam zapomni, gdzieś tam nam się pomyli i słupków tutaj nie mamy wcale dwa razy więcej niż w magicznym kółku i się denerwujemy, bo nam się wszystko zwija w miseczkę. Zwijanie się w miseczkę robótki zachodzi wtedy, kiedy mamy za mało tych słupków w danym okrążeniu. Jeżeli nam faluje z kolei, robią się fale Dunaju, postaram się Wam za chwilę to pokazać przy kolejnym okrążeniu, to na pewno oczek jest za dużo, może w którymś oczku zrobiłyśmy zamiast dwóch, trzy, albo w zbyt wielu miejscach dodajemy słupki podwójne, czyli po dwa słupki w jednym oczku, ale o tym jeszcze za chwilkę. Przechodzimy do kolejnego ważnego punktu. To jest ostatnie oczko tutaj. Z tego oczka, zobaczcie, wychodzi nam pierwsza literka V, pierwsze oczko łańcuszka. To oczko tu wygląda, jakbyśmy jeszcze miały je przerobić. Tego oczka już nie przerabiamy. Pomijamy to oczko, traktując je jako oczko już przerobione tutaj tym łańcuszkiem. Czyli pomijamy to oczko poziome. Pomijamy pierwsze oczko łańcuszka, pomijamy drugie oczko łańcuszka albo rozszerzamy sobie, żeby znaleźć pierwszy słupek. Mamy pierwszy słupek i dopiero tutaj, zobaczcie jak daleko, dopiero tutaj, czyli w oczko nad pierwszym właściwym słupkiem wykonujemy oczko ścisłe. I znowu, pomimo że nam się zwija, nic nie szkodzi, przytulamy do siebie, zobaczcie, pętelkę na szydełku i te dwie pętle. Pobieramy sznurek i przeciągamy przez to i przez pętelkę na szydełku. I teraz wszystko ładnie rozciągamy, prostujemy. I zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tą pętelkę, tą, o której mówiłam, że jeszcze się wydaje, że jest do przerobienia, a ją mamy pominąć. Robimy to dlatego, ponieważ zobaczcie, ta pominięta pętelka to jest to. I w metodzie, którą ja Wam pokazuję, pominięta pętelka udaje poprzeczne pętelki w każdym kolejnym słupku. Zobaczcie, słupki mają właśnie taką ukośną pętelkę. I ta, którą tutaj pomijamy, idealnie udaje, zobaczcie, one są jedna obok drugiej, idealnie udaje te poprzeczne pętelki słupka. I dzięki temu, jak się postaracie, to absolutnie nie będzie przy tej metodzie widać łączenia okrążeń. Więc to jest kolejna rzecz, też bardzo, bardzo częsta w przeróżnych zapytaniach. Staramy się, tak jak wspomniałam, przytulać jedno do drugiego, dzięki czemu tutaj żadnej absolutnie przestrzeni, zobaczcie, nie mamy. Ja nie mam tutaj żadnych widocznych dziurek, żadnych widocznych otworków pomiędzy. Oprócz tego pomijamy tą jedną pętelkę, która nam się jeszcze wydaje do przerobienia i dzięki temu mamy zamknięte drugie okrążenie i w ogóle nie widać łączenia okrążeń. Dobrze. Myślę, że taka już znaczna większość tych wątpliwości za nami. Jeszcze spoglądam na listę, którą sobie spisałam z zapytań od Was, więc jeszcze parę rzeczy powiem. Natomiast zobaczcie, drugie okrążenie już jest. Zabieramy się za trzecie. Jak wspomniałam, każde okrążenie zaczynamy dokładnie tak samo. Dwa oczka łańcuszka do góry i słupek w tym samym oczku. I teraz, również już o tym wspomniałam, robiłyśmy 2, 2, 2, 2, 2. A teraz będziemy robić 2, 1, 2, 1. Pierwsze oczko uznajemy za przerobione dwoma słupkami. Te dwa oczka łańcuszka udają nam pięknie pierwszy słupek, drugi słupek w tym samym oczku, więc przechodzę do kolejnego oczka, robię jeden słupek, w następnym dwa. Jeden słupek, w następnym dwa. I tak przez całe okrążenie aż do końca, pamiętając, żeby się nie zapędzić, nie zagalopować, bo to jest już tutaj, zobaczcie, ta nasza pętelka,
o której wspominałam, o której się nagadałam przed chwilą, którą już pomijamy. Pierwsze oczko za tutaj tą pierwszą figurą robimy jeden słupek, przechodzimy do następnego oczka i wykonujemy dwa słupki. Pierwszy i drugi słupek w tym samym oczku. Następne oczko jeden i w kolejnym znowu dwa słupki. Szydełkujemy całe okrążenie, tym, że na razie coś tam odrobinę się zwija, w ogóle się nie przejmujemy. Za chwilę przy łączeniu okrążeń znowu będziemy pamiętać, żeby wszystko pięknie wyprostować, doprowadzić kółko do porządku, zobaczyć, czy wszystko się układa równo, czy nam robótka nie faluje, albo czy zbyt mocno się właśnie w miseczkę nie zwija. I dwa słupki w kolejnym oczku, tak podążamy do końca tego okrążenia. Jeden, dwa. Jeden i dwa. Spotkajmy się za chwilę, jeszcze parę słupków przed nami. Zróbmy do końca, spotkamy się przy łączeniu. Powoli będziemy kończyć okrążenie. Zobaczcie, skupiam się już tutaj na tej ostatniej pętli, żeby jej nie przerobić. To jest moja ostatnia pętelka, moje ostatnie oczko do przerobienia i z tych moich wyliczeń 1, 2, 1, 2, 1, 2 w tym oczku wychodzą dwa słupki. To też jest dla Was sygnał, jeżeli tu wszystko wyszło w porządku, jeśli tutaj nic Wam się nie pomyliło, w tym oczku mają wypaść dwa słupki. Projekt jest specjalnie tak przygotowany, żeby w ostatnim oczku przed łączeniem były dwa słupki, ponieważ gdyby tutaj był tylko jeden słupek, to odległość pomiędzy tym słupkiem a oczkiem, w które mamy się zamknąć, byłaby bardzo daleka i wtedy mogłoby nam się nie udać zamknąć okrążenia w sposób niewidoczny, ponieważ byłaby jakaś taka drobna przestrzeń pomiędzy, dlatego zaczynamy tu zawsze od pojedynczych słupków, za tą pierwszą figurą pojedynczych, po to, żeby w tym miejscu zakończyć dwoma słupkami. Pierwszy słupek i drugi słupek. Pomijam poprzeczną pętelkę. Liczę sobie, mam pierwsze oczko łańcuszka, drugie oczko łańcuszka i oczko trzecie. Jak nie umiem, rozszerzam sobie, żeby znaleźć słupek i dokładnie kieruję się w oczko nad pierwszym słupkiem. Wbijam się tutaj pod spód, znowu tu przytulam jedno do drugiego, pobieram nitkę i ciasno staram się tutaj przeciągnąć jedno przez drugie. Naprawdę, zobaczcie, aż tak, aż mi się tutaj, tak ciasno, aż mi się tutaj wszystko pozwija. Dopiero teraz całość sobie naprostowuję, wyrównuję i znowu zobaczcie, poprzeczna pętelka zostaje i ona nam pięknie udaje poprzeczne pętelki kolejnych słupków. Zabieramy się za następne okrążenie, zrobimy wspólnie jeszcze jedno okrążenie, a później troszeczkę pogadamy na temat ładnego wykończenia właśnie takich okrągłych robótek ze sznurka. Kolejne okrążenie przed nami. Zaczynamy tak jak zawsze, dwa oczka łańcuszka, słupek w tym samym oczku. Tak jak wspomniałam, kolejne okrążenie budujemy w ten sposób, że zwiększamy liczbę pojedynczych półsłupków między miejscami, gdzie mamy zrobić słupki dwa. Robiłyśmy 1, 2, 1, 2, więc teraz robimy 1, 1, 2. To już uznajemy za naszą pierwszą dwójkę, więc tutaj robimy jeden słupek, jeden słupek, dwa słupki. 1, 1, 2. To będzie ostatnie okrążenie, które ja Wam pokażę, ponieważ no to nie ma sensu, żebyśmy tutaj razem budowały nie wiadomo jaki ogromny dywan. Kolejne okrążenie robicie tak, że po prostu zaczynacie na przykład 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, w następnym 4 słupki normalne, pojedyncze, zwykłe, tak jak się należy i dopiero 2, później 5, 6, 7 i w ten sposób cały czas możecie stworzyć gigantyczny 5-metrowy nawet dywan sobie tą samą dokładnie metodą.
Więc teraz w dwóch kolejnych oczkach po jednym słupku, jeden słupek, nawijam nitkę. W kolejnym oczku jeden słupek, a tutaj dwa. Pierwszy i drugi. I znowu jeden, jeden, dwa. Jak widzicie, ja tutaj nic nie zmieniam po drodze, nie zmieniam projektu, nie dodaję, nic tutaj nie oszukuję i koło jest idealnie płaskie. Jeżeli pilnujemy, żeby po każdym zakończeniu okrążenia wszystko ładnie rozprostować, jeżeli nie pomyliliście się w liczeniu, jeszcze mieliśmy tutaj policzyć to okrążenie i chyba zaraz to zrobię, żeby rozwiać już absolutnie wszystkie wątpliwości, to nic tutaj nie powinno Wam się nadmiernie, bo to, że troszkę zanim naprostujemy tutaj słupki idą do środka, to jest zupełnie normalne. Natomiast to nie ma prawa wyglądać jak taka miseczka, jeżeli tak mocno Wam się zwija. Przeliczcie sobie po pierwsze słupki w magicznym kółku, po drugie słupki w kolejnym okrążeniu. Sprawdźcie, czy macie dokładnie dwa razy więcej. Przeliczcie słupki w następnym okrążeniu. Ja to sobie teraz zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trzydzieści jeden i mam w tym drugim okrążeniu mam dokładnie 32 słupki. Przeliczyłam jeszcze raz dokładnie i teraz słuchajcie, w trzecim okrążeniu, tak jak wspomniałam, mamy dokładnie 32 słupki. W każdym kolejnym okrążeniu będziemy miały przy tej metodzie, przy tym wyliczeniu o kolejne 10 więcej. Pierwsze okrążenie zaczynałyśmy od 11 słupków, następnie mamy dwa razy tyle, czyli 22 słupki i od każdego kolejnego, w każdym kolejnym okrążeniu będziemy miały 32, 42, 52 i tak dalej. Będziemy zwiększać, ponieważ mamy w 10 miejscach dokładnie, po 2 słupki w jednym oczku. Jeżeli macie inne wyliczenie na początku, postanowiłyście sobie zrobić 9 słupków, 12, 13, bo Wam jednak się wydaje, że to moje wyliczenie jest błędne. W każdym kolejnym okrążeniu macie mieć o tyle więcej oczek, o ile, w ilu miejscach, o tak powiem, robicie po 2 słupki. I u mnie dokładnie tak jest. W 10 miejscach mam 2 słupki w jednym oczku. Do tego wyliczenia nie liczymy tutaj tych dwóch, które są na początku. Ale dobrze, nie będę wam tutaj już dłużej mieszać. Robimy dalej kolejne oczka. Możecie sobie sprawdzić, że jak zrobicie jeszcze odrobinę więcej okrążeń, na przykład jak będziecie robić dywan, to już z daleka będzie widać, w ilu miejscach macie te podwójne miejsca, gdzie macie po 2 słupki, ponieważ to, no nie wiem, tutaj może na tym białym sznurku tego nie widać, ale one będą tak delikatnie, dosłownie takie jakby promienie budować. Bardzo fajny efekt się wtedy osiąga, bo rzeczywiście widać, nawet na zdjęciu widać najlepiej. Może Wam na koniec pokażę zdjęcie dywanu robionego przeze mnie, w jaki sposób właśnie na zdjęciu widać, że te miejsca, gdzie są po te 2 słupki, czyli te 10 miejsc, gdzie robimy 2 słupki w jednym miejscu oraz ten początek, tutaj to jest 11 miejsce powiedzmy, bo to nie jest przecież słupek, to 11 pięknych promieni nam się będzie budowało. Dobrze, dokończymy okrążenie. Powiem Wam teraz jeszcze szybciutko o jeszcze jednym błędzie, o którym bardzo, bardzo często wspominacie. Mówiłam o tej miseczce. Miseczka to robi się właśnie wtedy, kiedy oczek jest za mało, kiedy słupków jest za mało, kiedy gdzieś zapomniałyście dodać po 2 słupki. Robiłyście za dużo pojedynczych. Wtedy wszystko zwija się w miskę. Ratunek jest taki, żeby spróbować sobie wtedy w kilku miejscach chociaż dodać dodatkowe 2 słupki w jednym oczku. Tak można spróbować. No ja generalnie, no jeżeli błąd jest przy metrowym już
dywanie, no to oczywiście, że szkoda je spruć. Natomiast jeżeli to jest mała robótka, jednak polecam spruć i postarać się od samego początku zrobić dobrze, bo będziecie sobie wyrzucać, jak skończycie, będziecie miały dywan piękny, że jednak w tym wzorze nie do końca wszystko jest dobrze. Na przykład właśnie te promienie nie będą Wam się ładnie tworzyły. Drugi błąd przy dużej, okrągłej robótce jest taki, że na przykład nie słuchacie się mnie, nie słuchacie się mnie i nie wierzycie, że 11 słupków wystarczy, ponieważ no, wydaje Wam się, że bardzo Wam się tam zwija i spruwacie, robicie 12 albo nawet 13 słupków na początku. I później przy trzecim, przy czwartym okrążeniu zaczynają Wam się tutaj, jak tak sobie położycie, tworzyć takie fale. Tu fala, tu dół, tu fala, o. I tak Wam zaczyna robótka falować na brzegach. Błędy takiego krzywienia się robótki są dwa. Albo miska, albo fale. Fale to oczek zdecydowanie za dużo. I jeżeli też chcecie bez prucia taką robótkę ratować, to po pierwsze możecie zrobić jedno pełne okrążenie, obojętnie w którym miejscu jesteście, obojętnie gdzie dodawałyście po dwa słupki, zrobić jedno pełne okrążenie tylko i wyłącznie pojedynczych słupków. Żeby troszkę tutaj jakby zwiększyć już średnicy tej swojej podkładki czy tego dywanu bez dodawania podwójnych oczek. To jest pierwszy ratunek. Drugi ratunek po wykonaniu takiego okrążenia albo nawet czasem potrzeba dwa okrążenia takie wykonać, możecie spryskać robótkę wodą i przez bawełnianą szmatkę porządnie ją przeprasować, następnie absolutnie nie pracować na wilgotnej, tylko poczekać, aż Wam wystygnie i aż dokładnie wyschnie. I wtedy ocenić jeszcze raz, czy to wystarczyło, czy jest rzeczywiście płasko, czy niestety trzeba pruć. Myślę, że to już jest tutaj ten ostatni błąd. Natomiast, no, tak jak mówię, nie musicie mi wierzyć na słowo, nie musicie wierzyć moim opisom, czy to na blogu, czy gdzie tam już Wam w odpowiedziach, na, właśnie na tej grupie na Facebooku, czy w wiadomościach prywatnych, właśnie regularnie Wam odpisuję, to nie musicie mi wierzyć na słowo, tylko możecie spojrzeć, zobaczcie, mi z tego wzoru wychodzi kółko. Więc nie jest to możliwe, że jeżeli się pomylicie, nie będziecie miały za dużego, albo za cienkiego, albo za grubego szydełka. Nie będziecie jakoś kombinować po swojemu. No nie ma możliwości, żeby Wam po prostu kompletnie nie wychodziło. Może nie wychodzić, jeżeli będziecie miały przede wszystkim za duże, za grube szydełko. Czasem się zdarza, że jedna osoba właśnie do mnie pisała, wybrała szydełko w rozmiarze 10 mm, żeby było jej wygodnie i później rzeczywiście robótka zwijała jej się w miskę. Ja się absolutnie temu nie dziwię, ponieważ im grubsze szydełko, tym ono generuje jakby większe otwory pomiędzy kolejnymi oczkami. Te słupki są oczywiście jednocześnie też dłuższe. Im są dłuższe, tym średnica oczywiście koła większa. Więc to wyliczenie przestaje się sprawdzać, bo średnica rośnie, a oczek dodawanych podwójnych jest za mało. Dobrze, nagadałam, już myślę, że już wszystko będzie jasne. Jestem ciekawa, czy tutaj będzie ktoś, możecie mi w komentarzu napisać, kto wytrzymał to moje gadanie do samego końca. Ale tak jak wspomniałam, chciałam mieć taki jeden film, który będę mogła podesłać osobom, które naprawdę bardzo, bardzo często zgłaszają jakieś wątpliwości dotyczące szydełkowania okrągłych form słupkami. A naszym flagowym filmem też, który ma chyba najwięcej wyświetleń, naprawdę tam już jest kilkaset tysięcy wyświetleń, jest okrągła torebka roundback robiona słupkami i tam również się raz na jakiś czas pojawia sporo wątpliwości, więc chcę mieć jeden taki film, który będę mogła podesłać i powiedzieć tam absolutnie wszystkie te problemy, które się wydarzyły, są wyjaśnione. Zobaczcie, dochodzę do ostatniego oczka do przerobienia. Tu jest znowu to moje oczko, które będzie udawało poprzeczną pętelkę, więc w ostatnim oczku wypadają mi dwa słupki, czyli już jestem pewna, że wszystko jest w porządku. Jeszcze raz po cichutku sobie policzę, ile mam słupków w tym okrążeniu. I mam dokładnie 42 słupki, licząc już z tą pętelką, więc wszystko jest super.
zbliżam, znowu pilnuję, żeby to było tutaj blisko siebie, robię ciasno, oczko ścisłe, pięknie robótkę prostuję, rozciągam, żeby kółko ładnie mi tutaj leżało. I zobaczcie, mam podkładkę pod talerzyk tak naprawdę gotową. Teraz pogadamy troszeczkę o wykończeniu takiej podkładki. Oczywiście analogicznym wzorem robicie tyle okrążeń, ile chcecie. Możecie z tego sobie zrobić dywan. Możecie zostawić taką podkładkę golusieńką, bez żadnego tutaj wzorku. Albo możecie spróbować czymś udekorować brzeg. Pomysłów na wykończenie podkładek pod talerz jest oczywiście mnóstwo. Ja mam dla Was dzisiaj 3. Nie wszystkie będę pokazywać, ponieważ tu w opisie na dole pod filmem ja Wam zostawię link do filmiku, który nagrywałam już bardzo, bardzo dawno temu, ale to się Wam przyda. To jest filmik z takimi dekoracyjnymi muszelkami na brzegu. Żeby zrobić te muszelki, potrzebujecie sobie obejrzeć właśnie ten filmik. Pokażę bardzo, bardzo tutaj szybciutko, w jaki sposób to się robi. Pomijamy raz na jakiś czas oczka. W jednym tu pomijamy pierwsze oczko. W kolejnym oczku robimy 5 słupków. Ja zrobię tylko pierwszą tą muszelkę, natomiast po więcej to Was odsyłam już do tego filmiku. Zobaczcie, wszystko robię. Tak szybciutko to pokażę, ponieważ no tak jak wspominam, dokładny film jest nagrany, więc nie będę tutaj przedłużać. Aż 5 słupków w jednym oczku robię i z tego powstaje taka muszeleczka. Teraz znowu pomijam jedno oczko, wbijam się w kolejne, wykonuję oczko ścisłe, przyszywam tę muszelkę tutaj, przyszywam moją muszelkę do brzegu pięknej podkładki. Następnie znowu pomijam jedno oczko, 5 słupków, pomijam jedno oczko, przyszywam, pomijam jedno oczko, 5 słupków i tak dalej. I w ten sposób takie muszelki mi się tutaj tworzą. To jest pierwszy pomysł na wykończenie podkładki pod talerz. Dokładny filmik Wam zostawiam, zostawiam Wam link w opisie filmu. Myślę, że to jest w porządku, żebyście sobie tam dotarli i wykończyli. Najłatwiejsza rzecz, no oczywiście no druga w kolejności, bo najłatwiejsza rzecz to teraz obcinamy sznurek, wyciągamy nitkę, chowamy ją od spodu i koniec. Natomiast druga w kolejności pod względem łatwości to są oczka ścisłe, albo pod dwie, albo pod jedną nitkę, robione po jednym przez całe okrążenie. Ja Wam pokażę, jak wyglądają oczka ścisłe pod jedną nitkę. Wbijamy się tylko i wyłącznie już tutaj od tego oczka ścisłego, którym zamknęłyśmy okrążenie. Nie pod całe oczko, tylko pod tylną pętelkę. Zrobię kawałek, zobaczcie, robię oczko ścisłe, czyli wbijam się tu, pobieram nitkę i przeciągam. Staram się teraz tą pętlę na szydełku poluźnić dosyć mocno, żeby te oczka ścisłe nie ścieśniły mi robótki, bo znowu będzie błąd i znowu nam się zrobi miseczka. Luźniuteńko wykonujemy oczka ścisłe i zobaczcie, tak wygląda brzeg wykonany oczkami ścisłymi. Jeśli Wam się podoba, w ten sposób robicie do końca. Ostatnie oczko ścisłe robicie w tym miejscu, obcinacie nitkę, przeciągacie ją na drugą stronę pod oczkami, ładnie przy pomocy szydełka wprowadzacie, zobaczcie, całkiem ładnie to wychodzi, równiusieńkie koło z taką dodatkową falbanką, bardzo fajnie to wygląda, więc to jest poza muszelkami, to jest druga metoda wykończenia takiej podkładki, a dzisiaj pokażę Wam metodę, która jest bardzo, bardzo popularna, myślę, że gdzieś tam może Wam się już udało zobaczyć coś takiego, czyli wykończenie ściegiem rakowym. Bardzo fajna nazwa, super mi się podoba. Ściek rakowy, bo rak chodzi wstecz, wiadomo, dzieci się bawią bardzo często, moje przynajmniej wchodzenie jak rak, czyli latają do tyłu. I tym razem jest dokładnie tak samo, czyli będziemy się cofać szydełkiem w drugą stronę. I ja tą moją dzisiejszą podkładkę właśnie oczkami rakowymi wykończę. Oczka rakowe to naprawdę jest bardzo, bardzo sympatyczny ściek, bardzo go lubię. Już Wam pokazuję dokładnie, o co chodzi.
mamy taką gotową podkładkę i kiedy stwierdzamy, że zabieramy się za wykończenie, to zapominamy o tym, że normalnie szydełkujemy od prawej do lewej. Tym razem będziemy iść jak rak, czyli będziemy się cofać, będziemy podążać ze strony lewej na prawą. Mamy pierwsze oczko tutaj ścisłe, zamknięte i mamy pętelkę na szydełku. Interesuje nas kolejne oczko, licząc na prawo, czyli to oczko. I teraz wbijamy się, uwaga, robimy ruch taki ręką tutaj naokoło i wbijamy się od drugiej strony. Troszeczkę poluźnię sobie tą pętelkę na szydełku. Zawracamy szydełkiem i wbijamy się od spodu, zobaczcie, w to oczko. I teraz łapię tak normalnie od góry. Łapię sobie sznurek, tylko przeciągam pod spodem. I zobaczcie, mam teraz sznurek przeciągnięty, a pod spodem tę zakręconą pętelkę, którą wykonałam przed chwilą. Pobieram nitkę i przeciągam przez obie pętelki. Znowu troszeczkę poluźnię, żeby ładniej to wyglądało. Jeszcze raz pokazuję. Zawijamy rękę. Wbijamy szydełko od spodu tutaj, łapiemy sznurek, przeciągamy pod spodem, prostujemy, to jest pętelka pobrana, to jest pętelka ta już skręcona, pobieramy sznurek, przeciągamy przez dwie. I znowu zawracamy, wbijamy się w poprzednie oczko, łapiemy pętelkę, łapiemy nitkę, przeciągamy pod spodem. Dwie pętelki na szydełku. Po lewej stronie nasza nić robocza, po prawej skręcona pętelka. Pobieramy i przeciągamy przez dwie. I znowu zawracamy sznurek. I tak, kochani, przez całą podkładkę zawracamy, przeciągamy, przerabiamy. I zobaczcie, jaki uroczy wzór nam się tworzy na brzegu. Może nie są to aż naprawdę najłatwiejsze pętelki, jakie można robić. Może nie jest to najłatwiejsza szydełkowa tutaj figura. Natomiast na pewno warto spróbować, bo wychodzi bardzo, bardzo ładnie. Jako wykończenie dywanu również polecam, wbijam się, zobaczcie, od spodu, od góry łapię sznurek, przeciągam i tak przez całą robótkę po jednym tym oczku rakowym idącym w spak w każdym kolejnym oczku tworzę. Popracujcie sobie nad tym rakowym wykończeniem. Spotkajmy się w tym miejscu i Wam pokażę, w jaki sposób tak wykończoną robótkę, jak obcinamy sznurek i w jaki sposób kończymy podkładkę. Już jestem tutaj blisko końca. Zobaczcie, zostały mi jeszcze dwa oczka do przerobienia. Podkładka prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten wzór, ten ściek rakowy. Naprawdę uważam, że to wygląda super, podkładka jest okrągła, jest płaska, żadna miska, żadne fale, więc myślę, że już teraz wszyscy mi uwierzą, że wyliczenie jest poprawne. Miejsce, gdzie jest łączenie okrążeń, jest praktycznie niewidoczne, co też jest, myślę, ważne. Robimy dwa ostatnie oczka rakowe. Tu ostatnie, bo następnym już mamy przerobione. I teraz ja maszeruję po nożyczki i będziemy kończyć robótkę. Na koniec odcinam sznurek. Ostatnie to oczko, zobaczcie, ja sobie po prostu wyciągam. I teraz tutaj zobaczcie, jest pierwsze oczko rakowe, takie prawidłowe. Natomiast to jest to moje pierwsze oczko, które przerabiałyśmy. To jest tutaj, gdzie było oczko ścisłe. Pod tą pętelką ja sobie wbijam szydełko i przeciągam sznurek
tutaj ten roboczy. Staram się tej pętli za bardzo nie rozciągnąć i zaciągam to tak, żeby to oczko jakby nałożyło się lekko na tę pętelkę. Żeby to było tutaj jak najmniej widoczne. Wyrównuję sobie ten brzeg. Mam zaciągniętą pętelkę. Odwracam robótkę do góry nogami. I teraz zobaczcie, ja tutaj odważnie przycinam naprawdę przy samym brzegu. Wyrównuję sobie. Zobaczcie, tutaj próbuję palec włożyć, ciągnę przy Was, rozciągam, czy mi się nie spruje. Nic się absolutnie nie dzieje, więc naprawdę tą metodę magicznego półeczka polecam gorąco i z czystym sumieniem. Od spodu wracam do szydełka i nie pod tymi tutaj najbardziej brzegowymi oczkami, tylko na przykład pod pętelkami z kolejnego tutaj rzędu chowamy sobie sznurek pod kilkoma oczkami. Można również pokusić się o takie ładniejsze wykończenie, po prostu schować pod jedno oczko, następnie wziąć igłę, nitkę i tu porządnie w tym miejscu zaszyć, żebyście nie miały wątpliwości, że w jednym miejscu jest troszeczkę grubiej. Natomiast jak to tutaj zrobicie pod odpowiednimi pętelkami, zobaczcie, ja chowam pod tymi pętlami, zaraz pod ściegiem rakowym, to nic absolutnie nie będzie wyczuwalne, że Wasza podkładka w jednym miejscu z racji wplecionego sznurka jest grubsza, ponieważ to się tutaj wyrównuje właśnie dzięki temu rakowemu wykończeniu. Przeciągam pod kilkoma oczkami, rozciągam na koniec, spłaszczam, zobaczcie, palcem wciskam dosłownie ten sznurek tam, żeby mi się porządnie schował. Przycinam go przy samej końcówce, jeszcze tutaj wszystko wyrównuję. I moja piękna podkładka pod talerz jest gotowa. Jak będziecie robić zgodnie z tym schematem, na pewno wyjdzie Wam przecudna i na pewno wyjdzie Wam identyczna. Mam nadzieję, że tym moim dzisiejszym gadulstwem tutaj nikogo nie zdenerwowałam, a raczej wyjaśniłam wszelkie wątpliwości dotyczące okrągłych robótek ze słupkami. Zobaczcie, jak piękny efekt można osiągnąć. Mam nadzieję, że zrobicie sobie mnóstwo takich podkładek, czy to ze sznurka w rozmiarze 5 mm, czy ze sznurka w rozmiarze 3 mm. Możecie używać dokładnie tego samego wzoru. Ja Wam życzę udanego dziergania i bardzo Wam dziękuję za to wspólne dzisiejsze szydełkowanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda. Mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, że spróbujecie takie podkładki zrobić. Jak zawsze, ja czekam oczywiście na Wasze komentarze, czekam na filmiki z Waszymi podkładkami, które możecie podesłać czy przez naszego Facebooka, czy na tej grupie właśnie podpiętej pod Facebooka Plotka Pufy, tam gdzie dzielimy się swoimi szydełkowymi umiejętnościami, szydełkowymi zdjęciami naszych wspaniałych dzieł. Możecie też oczywiście pisać do mnie na Instagramie Plotka Pufy. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Mam nadzieję, że ten filmik jest czytelny i zrozumiały i że Wam się po prostu przyda. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie.